Jaką częścią wszystkich jabłek są jabłka bez listków? Mamy tutaj takie jabłuszka, tak? Jedne są z listkami, drugie bez listków. Aby wskazać, jaką częścią wszystkich jabłek stanowią jabłka bez listków, to zapiszemy w postaci ułamka zwykłego. W mianowniku napiszemy, ile jest wszystkich jabłek. Ile? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wszystkich jabłek mamy 11. A w liczniku zapiszemy, ile jabłek jest bez listków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jabłek mamy bez listków. Tak? No i już możemy powiedzieć, że jabłka bez listków stanowią 5 jedenastych wszystkich jabłek. Dziękuję.